Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Polonia Kępno uległa w meczu wyjazdowym liderującej Nielbie Wągrowiec 1-2. Zdecydowanym faworytem spotkania była Nielba, która zmierza po mistrzostwo Wielkopolskiej czwartej ligi. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Pierwsza połowa pod naszą kontrolą. Niestety bramka. Można powiedzieć, to trochę z przypadku. Druga połowa, nasza dominacja. Niestety zaczęliśmy szybko bramkę, potem żeśmy się odbudowali. Potem można powiedzieć, że mecz pod naszą kontrolą znowu. Kilka niewykorzystanych 100% sytuacji. Niestety mecz przegrywamy, ale myślę, że postawa całego zespołu napawa nas optymizmem. No i z uśmiechem patrzymy w przyszłość i czekamy tylko na mecz z Kurnikiem, żeby przekuć sportową złość na dobry wynik właśnie w Kurniku. Biało-niebiescy w pojedynku z liderem musieli radzić sobie w mocno okrojonym składzie. Cały czas kontuzjowani są Filip Latusek, Piotr Cierlak i Kacper Skupień. Trener Bogdan Kowalczyk w tym meczu nie mógł ponadto skorzystać z Jakuba Góreckiego, Leonardo Okeke i Adriana Holaka. Obie drużyny rozpoczęły mecz dość zachowawczo, lecz dłużej przy piłce utrzymywali się miejscowi. Nielba zagrożenie stwarzała głównie po stałych fragmentach. Polonia próbowała kontrować, a bardzo aktywni byli zwłaszcza Borys Wawrzyniak i Łukasz Walczak. Wynik otworzył się w 20 minucie po strzale Rafała Leśniewskiego. Mecz na dobre rozkręcił się po przerwie. Najpierw zaatakowała Polonia, która jednak już w 50 minucie została skarcona. Dośrodkowanie z rzutu wolnego wykorzystał Michał Steinke i było już 2-0. Wszyscy, którzy w tamtym momencie dopisywali już 3 punkty zmierzającej po awans Nielbie, w kolejnych minutach mocno się zdziwili. Co prawda kilka chwil później mogło być nawet 3-0, lecz piłka zaledwie musnęła poprzeczkę bramki Grzegorza Kubiszyna. Od tego momentu inicjatywę na boisku przejęli biało-niebiescy, którzy całkowicie zdominowali środek pola i walczyli o każdy centymetr boiska. Bramka kontaktowa padła w 60 minucie. Długim przerzutem do Walczaka popisał się Karol Latusek. Błąd popełnił jeden z obrońców, który ostatecznie umieścił futbolówkę w własnej bramce, ale duży w tym udział miał także Łukasz Walczak. Kapitan Polonii mógł zostać bohaterem spotkania po tym, jak wyprzedził obrońców, lecz jego strzał minimalnie minął bramkę. W końcówce powinien paść gol wyrównujący, jednak w sobie tylko znany sposób. Bramkarz Nielby obronił najpierw strzał, a później dobitkę Borysa Wawrzyniaka.